que en su soledad la espuma cree ilusiones que le acaricien el alma. Odcinek 13. Scenariusz. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Ślicznie wyglądasz, kochanie. Jeszcze ładniej niż przed moim wyjazdem. Najdroższy. Przyniosłam wodę. Dziękuję. A gdzie mój syn? Nie mogę się doczekać, kiedy go wreszcie poznam. Powiedz, podobny do mnie? Billy? Jak to? Mówiłaś, że nosi moje imię. Tak, tylko... O co tu chodzi? Gdzie mój syn? Tu jestem, tatusiu. Synku. Nareszcie. Chodź. Będziesz mnie mocno kochał? Oczywiście, już cię kocham. Dziękuję, tatusiu. Ale z ciebie chłopak nas chwał. Eduardo, kochanie. Co powiesz? Nic takiego. Będę dzwoniła do mamy i chcę, żebyś to ty podał jej datę naszego powrotu. Myślę, że powinniśmy zadecydować sami, bez jej. Po prostu chciałam, żeby mama przestała się martwić. Byłeś w kaplicy? Od kiedy to jesteś taki pobożny? Szukałem Nazaria, a natknąłem się na dziewczynę, którą ciotka przyjęła do pomocy. Co to za jedna? Znam ją? Nie wiem. Ładna? Zaraz spytasz jak zwykle, czy jest ładniejsza od ciebie, więc odpowiem jak zwykle. Nie jest. Żadna ci nie dorówna. To dobrze, bo gdyby jakaś chciała mi ciebie zabrać, to własnymi rękami wydarłabym jej serce z piersi. Jak dorośniesz, będziesz szyprem albo kapitanem. Idziemy. Zostawmy ich, mają sobie tyle do powiedzenia. To prawda, ale zostańcie. To wy mi musicie wszystko opowiedzieć. Po kolei, od przyjścia malca na świat. Chcę znać każdy szczegół. Lepiej pogadajcie sobie sami. A my chodźmy. Dokładnie takim cię sobie wyobrażałem. Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Proszę cię, mamusiu, nic nie mów, błagam. Co ci jest, mały? O co chodzi? Mamusiu, nie. Nie słuchaj, tato. Billy nie jest twoim synem. Jak to? Jest twoją córką.
Meldo, jak mam to rozumieć? Biri nie jest chłopcem, tylko dziewczynką. Co? Biri to mała kobietka. Przecież mówiłaś, że mam synka, chłopczyka, że nosi moje imię. Owszem. Ma na imię Valentina. Co robić? Te jego oczy zapierają dech w piersiach. Nie potrafię sobie odmówić widywania go. Przestań już. Niech zbiorę myśli, bo to poważna sprawa. Może zechcesz wyjaśnić, dlaczego mnie okłamałaś? Nie traktuj tego w ten sposób. Zwyczajnie bałam się, że nie zaakceptujesz córki i że nie będziesz chciał nas znać. Co ci przyszło do głowy? Przebrać się za chłopaka? Obciąć włosy? Ona chciała być chłopcem, żeby tata ją kochał. Więc opracowaliśmy ten plan. Powiedziałem jej, żeby obcięła włosy i już. A ona się zgodziła. Oj, dzieciaki. Biri usłyszała, dlaczego jej mama się martwi i było jej przykro. Posłuchaj mnie, Biri. Chłopiec i dziewczynka to jednakowy skarb. To Pan Bóg postanawia, kto będzie kim. I każdy z nas jest dopełnieniem drugiego. Chyba pokpiliśmy sprawę. To przeze mnie. To ja wymyśliłem, żeby przerobić ją na chłopaka. My też maczaliśmy w tym palce. No i klapa. Co z wami, dzieciaki? Macie kiepskie miny. Przyjechał tata Biri. Jest tam, w środku. Świetnie. Biri i Melda na pewno się cieszą. Nie, tam nic, tylko beczą. Ze szczęścia? Nie, z żalu. Mój tatuś mnie nie kocha. Nie, płacz maleńko. Jakże miałby cię nie kochać? Był tylko zaskoczony, że ma córkę, a nie syna. Ale wszystko się jakoś ułoży. Jeszcze będzie dumny ze swojej dziewczynki. Nieprawda. Nigdy mnie nie pokocha. A co będzie, jak zabierze mamusię i zostanę sama? Bzdura. Mama cię uwielbia. Jesteś jej oczkiem w głowie. Jak mogłaby cię zostawić? I tak nie byłabyś sama. Masz Felipina, Blasita i mnie. Jesteśmy przecież jak rodzeństwo. Wszyscy cię bardzo kochamy. Ale ja chcę, żeby mój tatuś mnie kochał. To wszystko moja wina, bo nie miałam odwagi się przyznać. Ze strachu, że jak usłyszysz, nie będziesz chciał nas więcej oglądać. A ja tak bardzo cię kocham. Naprawdę. Błagam, przebacz mi. Nie odrzucaj Biri. Gdybyś wiedział, jak bardzo się cieszyła na twój przyjazd. Z całego serca pragnęła cię poznać. Valentina to wspaniałe dziecko. Nie ma wolnej linii? No dobrze, spróbuję później. Nie denerwuj się, tak. To szczyt wszystkiego. Centrala przeciążona i nie mam jak porozumieć się z mamą. Trzeba mieć zdrowie, żeby żyć na tym przedpieklu. Niepotrzebnie się tak irytujesz. Jak to? Filmy wciąż tutaj.
Dlaczego nie wracamy do Hiszpanii sfinalizować ślub? Proszę cię tylko o odrobinę cierpliwości. Niestety, ona się już dawno wyczerpała. Chcę mamie potwierdzić, że będziemy w przyszłym tygodniu. To chyba realne, prawda? Przypuszczam, że tak. Przypuszczam? O nie. Masz mi podać dokładną datę. Jakiej znów użyjesz wymówki, żeby to jeszcze odwrać? Chciałabym mieć te wazony przed upływem tygodnia, bo lada dzień wyjeżdżamy wszyscy do Hiszpanii. Na zawsze? Na razie na ślub siostrzenicy. Tej złośnicy, którą poznałaś na rynku. Wychodzi za mąż? Tak. Za... Przepraszam, ma pani gości. Dziękuję. Dzień dobry. Pozwól, że ci przedstawię panią Dorę Luz Ruiz Camacho z Los Arayanes. Bardzo mi miło. Nie miałam sposobności, by złożyć kondolencje po śmierci Don Alfonsa. Bawiłam akurat w stolicy. W każdym razie w imieniu rodziny dziękuję za pamięć. Ale proszę, przejdźmy dalej. Przedstawię moją siostrzenicę. Zaczekasz tu na mnie, Niso? Bardzo nas zaskoczyła ta wiadomość. Więc jadą do Hiszpanii na ślub tej panny. To znaczy, że ona oraz panowie Eduardo i Enrique to rodzeństwo i krewni księcia. Więc przebraliście Biri za chłopaka. Ale że też się zgodziła? Zależało jej, żeby tata ją pokochał. Ale chyba nic z tego. Co też mówicie? Każde dziecko, chłopiec czy dziewczynka, to najcenniejszy dar niebios. I ja tak myślę. Nie znam ojca, który by nie kochał swoich dzieci. Właśnie dlatego, że są darem od Pana Boga. Pani mówi, że możesz iść, bo nie wiadomo, kiedy będzie wolna. Lepiej pójdę. Zajmę się wazonami, które mi zleciła. A ta co tutaj robi? Do jutra, Remedios. Odpowiadaj, jak się należy. Proszę bardzo. Ty stara wiedźmo. Nie wścibiaj nosa, gdzie cię o to nie proszą. Choć pewnie nie potrafisz. Nie słuchaj tej gęsi, kochanie. Miło mi było was poznać. Wzajemnie. Chciałabym was gościć u siebie w Haciendzie. Nie wiem, czy zmieścimy się w czasie. Lada dzień wyjeżdżamy do Hiszpanii. Naprawdę? Tak, tam już wszystko gotowe do ślubu Konstansy i Eduarda, starszego siostrzeńca księcia. Winszuję, Konstanco. Życzę ci dużo, dużo szczęścia. Jeśli dobrze zrozumiałam, zostaniesz księżną de Oriol. Ale może przynajmniej zajdziecie na kawę. Z największą przyjemnością. Romeo i Julia, Claire Danes i Leonardo DiCaprio w rolach głównych. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry. Jak się miewasz? Dziękuję. Dawnośmy się nie widzieli. Parę lat. Wielka to dla mnie radość widzieć was razem. Valentina czekała z biciem serduszka na swego wspaniałego tatę. Słyszałeś, co zrobiła, żebyś ją wziął za chłopaka? Nie. Biedactwo, wmówiła sobie, że nie będziesz chciał dziewczynki. Chodźcie tu, dzieciaki.
Opowiedzcie, tacie Billy, jak to było. Billy dostała list od pana i bardzo się ucieszyła. Była szczęśliwa. Już miała prosić mamę o piękną sukienkę na pana przyjazd. Ale potem usłyszała, jak jej mama mówi, że pan jej nie pokocha, bo jest dziewczynką. I strasznie płakała. Więc opracowaliśmy pewien plan. Pojęcie, jakim przeżyciem wziąć sobie włosy. Mnie niestety nie dane było mieć dziecka, ale gdybym dostąpił takiej łaski, kochałbym je ponad wszystko. Nie fatygujcie się, znamy drogę. To żadna fatyga. Dzień dobry. Pani Dora Luz należy do najbogatszych w okolicy, naprawdę? Jej hacjenda jest niewiele mniejsza od waszej, ale z niej to kawał nadętej despot. Nie odniosłam takiego wrażenia. Ale zagaje z innej beczki zdziwił mnie widok Nisy wychodzącej z kaplicy. Nisy? Tej, która ponoć zajmuje się ceramiką, a przynajmniej tak twierdzi. Dziewczyna jest, jakby to ująć, nieco lekkomyślna. Mieszka samotnie przy plaży. Moja maleńka, moja śliczna dziewczynka. Tatusiu, więc mnie kochasz? Pewnie. I to ja. Mimo, że jestem dziewczynką, dla mnie możesz być potworkiem. Liczy się to, że jesteś cząstką mnie samego. Bardzo cię kocham, tatusiu. Więc ta, która lepi garnki, to właśnie dziewczyna z plaży? Otóż to. Mieszka tam od lat. Odkąd zmarła jej matka, pozuje na bezradną sierotkę, żeby wszyscy się nad nią użalali. Tego tylko brakowało, żeby ta przybłęda wmeldowała się nam do domu. Co się stało? Nie twoja rzecz. Biegnij do mojej ciotki i powiedz, że oczekuję jej u siebie. Dobrze, proszę pani. Ale ten teramancik potrafi zajść za skórę. Chodźmy na dwór, Filipin. Trzeba zaczekać na Billy. Święta racja. Przyjaźń zobowiązuje. Powiedz, córciu, jak ty naprawdę masz na imię? Bo chyba nie Billy. Jestem Valentina. Widzisz? Ani na moment nie przestałyśmy myśleć o tobie. Śliczne imię, moja mała.
Mogę już iść do mojej paczki? Gdzie tylko masz ochotę. Ucieszą się, jak im powiem, że mnie jednak kochasz. Dziękuję, kochany. To ja ci dziękuję, że dałaś mi taką córkę. Byłem niedobrym ojcem. Nie jestem wart ani ciebie, ani jej. Tatuś kocha mnie bardzo, chociaż jestem dziewczynką. Prawda, Lalu? Wiesz co, Chiri? Tatuś mnie mocno wycałował. Niech żyje tata Biri. Zaczekaj. Powiedz pannie Konstancy, że przyszłam położyć jej maseczkę. Nie słyszysz, że do ciebie mówię? Nie przywykłam, żeby podnoszono na mnie głos. Jeśli masz coś do panny Konstancy, sama jej to powiedz. Nie zamierzam być twoim gońcem. Jasne? Co za bezczelność. Poskarżę się na ciebie i wylecisz stąd. Chyba ci się w głowie pomieszało. Dzień dobry panu. Buenas tardes. Pan jest zapewne Eduardo Rodriguez Casares de Rivera. Przystojny jak pański wuj. Panie, świeć nad jego duszą. Dziękuję. Czeka pani na kogoś? Owszem, na pańską narzeczoną. Jestem Alberta Gomez, asystentka panny Konstancy. Aż miło na was spojrzeć. Wszyscy razem. Prawdziwa rodzina. Ale ja już pójdę. Muszę wracać do roboty. Zaczekaj, Chiri. Zostań z nami na obiedzie. Posiedź trochę. Chcemy, żebyś dzielił z nami radość. Koniecznie. Zaraz podajemy do stołu. Pomogę ci, Lalu. Zostań z mężem i z córką. Ja sobie poradzę. Powiedzcie, dzieciaki, co byście chciały robić? Cisza? A może wybralibyśmy się razem na statek? Jak dorosnę, zostanę kapitanem. A poza tym księciem. Więc to panią zaangażowała Konstanza? Jak dotąd jest ze mnie zadowolona. Nie ma najmniejszych zastrzeżeń. Nie chcę się chwalić, ale niełatwo tu o osobę z moimi kwalifikacjami. Domyślam się. A to moja suczka, Adela. Niezwykle kontaktowa. Przywitaj się z panem. Przekażę, że pani czeka. Będę wdzięczna. Chyba nam przypadł do gustu, co? To był ważny krok, Suniu. On ma prawie tak piękne oczy jak ty. Cześć, ślicznotko. Niedobrze, że taka dziewczyna chadza samotnie. Mogę ci towarzyszyć? Dokąd idziesz? Może cię podwieźć. Dziękuję, nie trzeba. Jestem już prawie na miejscu. Dlaczego mnie unikasz? Moglibyśmy zostać przyjaciółmi. Pan jest ważną figurą. Dlaczego panu przyjaźń z prostą dziewczyną? A co w tym złego? Nie mam uprzedzeń. Nie ufasz mi? Nie o to chodzi. A może jesteś już z kimś umówiona? Tak, właśnie idę na spotkanie. Na jego miejscu nie odstępowałbym cię na krok. Skąd jesteś?
Przez najbliższe dni będę pracować w pacjencie u pani Pilar. Wspaniale. Będę cię zatem widywał. Pan wybaczy, ale muszę już iść. Jeśli masz u nas pracować, powinnaś być posłuszna także mnie. A ja ci każę pozwolić mi się podwieźć. Dlaczego Biri i Mariali nie wyszły na dwór? Biri jest teraz ze swoim tatą. Zrozum, ojciec przyjechał go poznać. Chyba ją. No tak, ją. Ale on myślał, że jedzie go poznać, bo jej mama ukrywała, że to dziewczynka. Nic nie rozumiem. No to jeszcze raz. Tata Biri nie wiedział, że ona jest dziewczynką. Myślał, że jest chłopcem, jasne? A może przetłumaczyć na angielski? Ale numer, nie mogę. I co dalej? Normalnie. I tata nie miał nic przeciwko dziewczynce i teraz wszyscy się cieszą. Czy ona z nim wyjedzie? Coś ty uważasz, że tata Biri chce ją zabrać? Nie wiem. Pamiętasz, powiedział, że nas weźmie na statek. Nie damy mu jej wywieźć. Powiemy, że się nią będziemy opiekować. Jesteśmy dla niej jak rodzeństwo. Casimiro coś kombinuje. Od paru dni depcze nam po piętach. Benito, ty znasz go lepiej. Uważasz, że to dobry kumpel? Skrętna hipokrytka, zaraza. Co się z tobą dzieje? Mów na miłość boską. Wszystko przez ciebie, ciociu. Ale co się stało? Przyjęłaś tę gęś do pracy. Kogo? Tę do pomocy w kaplicy. Dlaczego tak ją wyzywasz? Przyrzekłaś mi ją przeprosić przy najbliższej okazji. Ja miałabym ją przepraszać? Co ty wygadujesz? Przez ciebie moje małżeństwo zawisło na włosku. Nie wiem, jaki on jest. Na pewno bardzo spokojny. Ty się z nim prowadzasz, ale mnie się gość nie podoba. Kiedyś na rynku pchnął Felipina na stragan, aż się biedak wywalił. Nie mam zdania. Jaka ładna. Gdzie twoja ogłada? Opanuj się. Na pewno przesadzasz. Gwiżdżę na ogładę. Nie odmówię sobie przyjemności odprawienia jej stąd. Przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, że czeka na panią Alberta. No to co? Wynoś się. Dosyć tego, rozrabiasz jak rozkapryszony dzieciak. Musisz zacząć myśleć jak dorosła. Jeśli Eduardo zajmie się inną, sama będziesz sobie winna. Przemyśl to sobie inteligentnie, jeśli rzeczywiście nie chcesz go stracić. Najlepiej niech pani przyjdzie jutro. To nie jest odpowiedni moment. Niech mi to sama powie. Ja się stąd nie ruszę. Zaraz zobaczymy. Już cię tu nie ma. Chodźmy stąd, Suniu. Nie zbliżaj się do tych pyskatych bab. Do nogi. A to kundel i stara wiedźma. Lepiej z nią nie zaczynaj. Potrafi być groźną przeciwniczką. Wcale się nie boję. Szuka guza, kogo znajdzie. Kochanie.
Może ci przeszkadzam? Co za pomysł? Oczywiście, że nie. Poznałem tę twoją asystentkę, całkiem sympatyczna. Mówili ci, że czeka? Owszem, ale wybrałam twoje towarzystwo. Wiesz co, chcę pomóc ciotce przy porządkowaniu kaplicy. Co ty na to? Prosiła cię już ze 100 razy. Skąd ta nagła zmiana? Właśnie stąd, że od dawna mnie prosi. Myślę, że to dobry pomysł. Będziesz miała zajęcie, poznasz lepiej miejscowych. Przekonasz się, jacy to poczciwi, czarujący ludzie. Zwłaszcza ta gęś. Chodź, Suniu, jesteśmy w domu. Jak tu ładnie. Dziękuję za dobre słowo. Świetnie się spisujesz. Jestem zadowolona. Jak pani poszło? Bardzo dobrze. No, może nie za bardzo, ale wkrótce będzie mi się lepiej wiodło. Muszę wiedzieć, dlaczego ona ciągle płacze. Pewnie chciałabyś zajrzeć do środka. Jak będziesz się dobrze sprawować, to ci kiedyś otworzę. Przygotować coś do jedzenia? Tylko szklankę wody. Dbam o linię. Z każdym dniem jest bystrzejsza. Muszę się mieć na baczności. Gdyby tak odzyskała pamięć, mogę się znaleźć w opałach. Skoro jesteśmy tu w komplecie, poproszę cię, Chiri, o wygłoszenie mowy. Na cześć nowej rodziny. Z przyjemnością. Wznieśmy wszyscy oczy ku niebu i prośmy Pana, by obdarzył łaską tę nowo powstałą rodzinę. By nigdy nie zabrakło jej zdrowia i miłości ku radości nas pozostałych. Daj Boże. A teraz wznieśmy toast za szczęście. Salud, salud. Co pan tu robi z moją narzeczoną? Ostrzegam, wara od Nisy. Jasne? Nikt mi nie będzie rozkazywał. Panowie. Przepraszam. Chciałem tylko być szarmancki wobec pani, ale dla niektórych to obce pojęcie. Nie przejmuj się ślicznotko. Mamy dwaj jeszcze na pewno się spotkamy. Kiedy pan sobie życzy? Jego narzeczony. Może mi wyjaśnisz? Co za tupet, skoczyć mi do oczu. Wkrótce zobaczysz w pentaku, kto zaczął Enrique Rodriguez Casares de Ribera. Co cię napadło? Próbuję cię tylko chronić. Ten człowiek mi się nie podoba, nie budzi zaufania. Potrafię się sama obronić. Nie potrzebuję, by mnie wyręczano. Czekałem na Nicę. Pójdę. Robi się późno. Będzie ciemno, gdy zajadę do Aquasul. Dziękuję, Chiri. To tobie zawdzięczamy nasze szczęście. Czyżby? Zawdzięczacie je tym wspaniałym dzieciakom i pragnieniu Billy, by ojciec ją pokochał. Wszyscy mamy wielkie serca. Problem w tym, by znaleźć do nich klucz.
Życzę wam dużo szczęścia. I wracaj szybko. Nie zapominaj o nich. Będą na ciebie czekać. Jasne, że wrócę. Dobrze, że przyszliście. Świętujemy przyjazd ojca Billy. Oto mój ukochany mąż, ojciec Billy. Miło mi. Jest więc pan taki, jak myślałam. Wyrozumiały. Miło poznać. Zostańmy przyjaciółmi. Świetnie. Widzisz? Niepotrzebnie się bałaś, co to będzie, jak się dowie. Wyglądasz pięknie, maleńka. Prześlicznie. Eduardo, jesteś jakiś nieobecny. Od samego przyjazdu mnie unikasz. Skąd ci to przyszło do głowy? Przecież wkrótce mamy się pobrać. Powiedz, że mnie kochasz. Muszę to od ciebie usłyszeć. Taka jesteś próżna? Proszę cię, ktoś może wejść. Zależy ci? Niedługo będziesz moim mężem. Powiedz, że mnie kochasz. Proszę cię, kocham cię, najdroższa. Nie wiesz, co ja przeżyłam. Myślałam, że o nas zapomniałeś, że znalazłeś sobie inną. Nic podobnego. Jak mógłbym o tobie zapomnieć? Jesteś moją żoną. Zawsze cię będę kochał. Tym bardziej teraz, gdy mamy ze sobą dziecko. Pragnąłbym, byśmy się nigdy nie rozstawali. To by było cudowne. A gdybym tak cię poprosił, żebyście obie pojechały ze mną? Choćby na koniec świata. Idziemy pływać. Co ci jest? Wszyscy się cieszą, a ty? Ja nie chcę na statek. A gdzie się podział dzielny kapitan Filipino? Już nie jestem dzielny. Co ty mówisz? Jasne, że jesteś. Nie pójdę na statek, bo mi się przypomina to, co spotkało moją mamę. Nie chcę o tym myśleć. Nie smuć się, kochanie, bo twoja mamusia, spoglądając z nieba, też będzie bardzo smutna. Tak myślisz? Jestem pewna. Troski dzieci odczuwają również ich rodzice, gdziekolwiek by nie byli. Nie płacz, kochanie. To film z serii Posłaniec Szczęścia. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Grażyna Bialik. Czytał Jacek Brzestyński.
prosto na nas. Uwaga! On jest nieobliczalny. Czy ktoś z Państwa potrafi pilotować samolot? Jak Państwo widzą.